Wczoraj wieczorem wróciliśmy z Berlina. Przywieźliśmy iPhone'y 7. Tu jest 7 Plus, którego dzisiaj Wam pokażę. Pełna recenzja oczywiście będzie za jakiś czas, może za 2 tygodnie ogarniemy temat. Natomiast no, telefonu nie da się w dobę przetestować, także to będzie tylko takie wideo na szybko, żeby zobaczyć, co tutaj mamy i jak to wszystko wygląda. No, pudełko jak pudełko, tu nie ma co się rozwodzić, jakieś instrukcje, naklejki, także na tym nie będziemy w ogóle spędzać czasu. Najważniejsze, co nas interesuje, to oczywiście telefon 7 Plus. To jest oczywiście ten sam, którego wczoraj pokazywaliśmy. Unboxing robiliśmy na żywo. On już jest wstępnie skonfigurowany. O. Z wyglądu telefon się praktycznie niewiele różni od 6 i 6S. Wiadomo, podwójna kamera to jest ta największa różnica, jeżeli chodzi o wygląd. Brak jacka, no to już jest takie dość subtelne. Nie widać tego z przodu, praktycznie nie do rozpoznania. Pomimo tego, że ten przycisk Touch ID jest już tylko wirtualny, jest tylko lekko takie lekkie wżłobienie jest tutaj. Natomiast to nie jest fizyczny przycisk, to jest tylko po prostu takie wgłębienie, które naciskamy i telefon nam symuluje wciśnięcie. Brak karty SIM. No i tak, no tak jak widzicie, z wyglądu niewiele różnic. No nie ma tych fug oczywiście z tyłu, które no nie były zbyt estetyczne. Tutaj jest to zrobione tylko tu na krawędziach, tutaj i tutaj, troszkę z boku. Natomiast no nie widać tego tak bardzo. W czarnym, w iPhone czarnym jest to jeszcze lepiej zakamuflowane, dlatego praktycznie w ogóle nie widać. Tutaj delikatnie to widać, ale nie jest to aż tak. Pokazałbym Wam, no ale nagrywam telefonem, także nie pokażę Wam, jak wygląda to w starym. Wszyscy na pewno doskonale wiecie. Ekran. Podobno ekran jest True Tone i on miałby być w jakiś tam sposób lepszy. Tak na oko tego nie widać. Ja tutaj nie widzę różnic między jednym a drugim ekranem. Obraz jest może troszeczkę... cieplejsze kolory są niż w 6S, ale... To może zależeć od konkretnego egzemplarza. Być może w innych wcale tak nie będzie. Nie wiem, także tego tutaj na oko nic nie widać. Przycisk Home. Wiele osób pyta, co z tym przyciskiem Home. Czy niektórzy piszą, że to jest gorsze rozwiązanie, niektórzy, że to jest lepsze. Mi osobiście to dużo bardziej odpowiada. Ciśnięcie jest takie, no, tak jakbyśmy touchpad naciskali. Niektórzy mówią, że czują, tak jakby cały telefon się wciskał. No, ta wibracja idzie tak lekko przez ten telefon i możemy mieć takie odczucie, że coś tutaj się wszystko trzęsie czy coś, ale to jest tylko takie odczucie. Najważniejsze jest to, że wciskając mamy od razu informację zwrotną, że to wciśnięcie zostało dokonane, czyli nie ma takiej... Nie wiem, sytuacji, że nie jesteśmy pewni, czy wcisnęliśmy, czy nie wcisnęliśmy. Także to jest rozwiązane bardzo dobrze. Plusem tego jest oczywiście największą, znaczy jedną z zalet, prawdopodobnie to jest jeden z powodów, dlaczego tak Apple zrobiło. Nie ma możliwości, żeby się tutaj dostała jakakolwiek woda, ponieważ no tutaj nie ma żadnego łączenia, tak? To jest tylko, powiedzmy, narysowane to kółeczko, żebyśmy widzieli, gdzie to jest. Także no, telefon jest wodoszczelny, oczywiście, tak jak już wszyscy wiedzą na pewno. No i właśnie tutaj jakby Apple nie musiało myśleć, jak uszczelnić ten przycisk, bo go po prostu nie ma, jest wirtualny. A wciśnięcie, no tak jak powiedziałem, jest, dla mnie jest wystarczające. Kolejna sprawa to jest aparat. W tym telefonie jest oczywiście lepszy aparat, lepszy niż w 6S, w 6S Plus. Oczywiście lepszy też niż w 7, ponieważ mamy dwa obiektywy.
Jeden z tych obiektywów jest obiektywem odpowiedzialnym za zoom. No i ten zoom działa naprawdę, naprawdę dobrze. Nie wiem, czy tutaj będzie na filmie widać, ale o, proszę. I to mamy podwójny optyczny zoom. Świetnie to działa. Oczywiście możemy na przykład nagrać wideo i w czasie kręcenia zrobić zoom. Zoom oczywiście możemy robić w sposób klasyczny. Natomiast tutaj oczywiście korzystając z tego przycisku mamy pewność, że korzystamy z tego tylko optycznego przybliżenia. I dla mnie jest to funkcja, przez którą rozważam zakup dla siebie, bo ja będę oczywiście czarnego kupował dla siebie, zakup plusa. Ten aparat robi naprawdę różnicę i to jest coś, co mnie naprawdę kusi. Oczywiście pomijając lepszą baterię, która też jest na pewno rzeczą pożądaną w dzisiejszych czasach i w czasach, w których po prostu nosimy na okrągło ze sobą powerbanki, kabelki, jakieś etui z powerbankiem wbudowanym typu Mofi. Co jeszcze bym mógł wam powiedzieć? No w tym momencie chyba nie ma nic takiego, o czym moglibyśmy porozmawiać jeszcze, ponieważ to wszystko jest na gorąco, tak? My potrzebujemy trochę czasu, żeby się z tym telefonem oswoić i zrobić taki prawdziwą, porządną recenzję. A więc to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, słuchajcie, ja zrobię może peryskopa jeszcze dzisiaj, na którym będę na żywo mógł odpowiedzieć na wasze pytania związane z tym telefonem, więc zapraszam, dajcie znać na Twitterze, czy chcecie taką sesję na żywo, czy nie. No, to tyle.